teraz opis wielu influencerów. Mnie to po prostu bardzo przeraża, bo ja na tym bardzo się skupiam, żeby dobre rzeczy robić w ukryciu, a nie na pokaz. Nie po to... Wiecie co, ja mam... Ja zawsze, znaczy długo tak myślałem, to znaczy jeśli chcesz pomagać, to faktycznie rób to gdzieś tam po cichu, pomagaj, nie mów o tym. Niech przemówią czyny, a nie słowa. Natomiast z drugiej strony, w momencie, gdy masz swoją społeczność, gdy jesteś osobą rozpoznawalną, to w momencie, gdy robisz coś, gdy przelewasz, gdy robisz zbiórkę, gdy jedziesz pomagać, gdy robisz coś dobrego, to ludzie chcą ci pomóc, chcą pomagać, chcą uczestniczyć, chcą w jakiś sposób ciebie naśladować, nawet ten najmniejszy sposób. I to jest zajebiste. Wiadomo, że niektórzy ludzie robią to dla pobudek własnych, że wiesz, że o nich będzie trochę głośno, że może trochę fajnie ludzie o nich pomyślą. Natomiast koniec końców, no to pomaga się ludziom. To, żeby wam się tutaj przypodobać, nie po to, żebyście pisali, o matko, Najka to jest jednak fantastyczna, Najka, ty to masz 10 minut, damy radę. Serce. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Najka, ale pewnie to już wiecie, dlatego, że jesteście na moim kanale. Patrzcie, już nie mówisz cześć Boże, tylko mówi cześć. Co nazywa się? Cześć, powiedziałaś cześć Boże. Witam was, żebyście pisali, o matko, ta Najka to jest jednak fantastyczna, Najka, ty to masz dobre serce. Cześć kochani, witam. Już nie ma. Najka, fajnie, że tutaj jesteś. Idę się oddać defekacji. Dobrze, dobrze. Komentarze. Magda Brak, ale tak jest. Ale zajmiemy się dzisiaj tematem niełatwym. Moi drodzy, wpadłam na tego vloga, na taki pomysł, żeby nagrać w ogóle tego vloga, w momencie, kiedy zauważyłam, co się teraz wrabia, na przykład... Jeśli ktoś dostarcza realną pomoc w kryzysie, to czy powinno się nas obchodzić, z jakich pobudek to robi? No właśnie mówię, że w takich przypadkach naprawdę cel uświęca środki. Znowu kupię, to jest hazaczą. Na wszystkich jakichś mediach społecznościowych. Czy ona ma kamienne kolczyki? Zgadza się. Kiedy chodzi właśnie o kwestię związaną z powodziami. Moi drodzy, z naturą nie wygramy. Widać, że natura jest silniejsza od nas. Ale tutaj chodzi coś na... takiego coś mi chodzi po głowie, moi drodzy, że niektórzy ludzie chyba zaczęli trochę wariować. Jest XXI wiek i mogę śmiało powiedzieć, że to jest era ludzi, którzy bardziej skupiają się na zwierzętach, na okazywaniu miłości zwierzętom, na okazywaniu... Obecna sytuacja z powodziami raczej przeczy temu, nie? To znaczy, nie ma jakiejś najgłośniejszej akcji, Boże, brońmy, chrońmy zwierzaki, a ludzie sobie przecież sami poradzą, tylko właśnie... takiego ratunku, takiego ogromnego wsparcia, na w ogóle wspieranie zbiórek na zwierzęta niż na ludzi. Okej, ja wiem, że te zrzutki często właśnie są wspierane przez innych ludzi, właśnie na osoby, które są w potrzebie, które są chore, które zostały na przykład teraz bez dachu na głowę. Natomiast moi drodzy, ja tutaj dążę stricte do tego, jak teraz w mediach jest taki wysyp informacji, że ktoś uratował kotka, pieska, że ktoś uratował, nie wiem, jakieś tam jeżyka i tak dalej. I moi drodzy, okej, fajnie, my mamy zwierzętom pomagać, mamy zwierzęta kochać, mamy zwierzęta szanować. Zwierzęta są tak naprawdę pod naszą opieką, bo... Ale... zwierzęta jakby... Już czekam na te mocarne, ale... są często zdane same na siebie, one kierują się instynktem i czasami po prostu nie mają nikogo innego, kto by mógł im pomóc, bo na przykład wszystkie inne zwierzęta uciekły z okolicy, a one zostały same zdane po prostu na siebie. Natomiast... Ale zwierzęta sobie same nie pomogą? Okej, okay, dochodzimy tutaj do momentu takiego, który ja pragnę... Okej, okay, dochodzimy do takiego momentu, w którym zapomniałem, co chciałam powiedzieć. ...tutaj pokazać. Na przykład zauważyłam komentarze ludzi, i to jeszcze szczególnie sprawdzałam sobie z koleżanką te komentarze, zauważyłam komentarze ludzi, którzy na przykład pisali, no, że tam jakieś zwierzęta zostały bez dachu nad głową i jest prowadzona zrzutka na nich, no i czy ktoś jest chętny do pomocy. No. I ludzie pisali właśnie pod tym postem, że no, kościół ma dużo pieniędzy, zamiast pomagać teraz kościołowi w Kłodzku, bo jest taka zrzutka na kościół w Kłodzku, gdzie jest naprawdę bardzo dużo wody, gdzie ławki dosłownie pływały po kościele, gdzie dosłownie woda sięgała tej takiej ambony, gdzie się wchodzi po schodkach, no to ludzie pisali, a to kościół ma pieniądze, ja wolę wpłacić na zrzutkę, niż właśnie na taki jakiś obiekt sakralny i tak dalej, nie interesuje mnie to, w sensie na zrzutkę dla zwierząt wolę płacić. I okej, ja rozumiem, każdy ma prawo robić ze swoimi pieniędzmi, co tam naprawdę chce i tak dalej. Ale? To są wasze pieniądze, róbcie sobie... Kurwa, w kościele nikt nie mieszka do chuja pana. Zajwo. Obawiałem się twojego komentarza, natomiast bardzo, bardzo się cieszę, że napisałeś w ten sposób. Ja pierdolę, Najka, zamknij mordę. Moi drodzy, historyczny moment. Zajwo, odpalasz na Najkę. Ale to jest prawda. Macie do pomocy... Macie 100 zł. I macie trzy zbiórki na kościół,
bo ławki są zalane, na domy ludzi, bo zostały zalane i ludzie nie mają gdzie mieszkać, albo na zwierzątka. Na jakieś tam, wiecie, czy ogarnąć im właśnie jakieś tam jedzenie, czy też miejsce do w ogóle jakiegoś tam spania. Na co przeznaczacie 100 zł? No to ja albo daję 100 na ludzi, albo tutaj ktoś napisał 50 na 50, że na zwierzęta i 50 na domy, albo daję, nie wiem, coś w stylu 75 na ludzi i 25 na domy, albo faktycznie 50 na 50. 50 na 50, coś w tym stylu, nie? Ale ani centa, ani grosza po prostu na kościół. I tu nie chodzi o wiarę, tu nie chodzi o wyśmiewanie tego, że ktoś wierzy, absolutnie nie. Tu chodzi o to, że masz budynek mieszkalny i ludzie nie mają co ze sobą zrobić i muszą wszystko naprawiać i mamy budynek, do którego, w którym ludzie nie mieszkają. Co robisz? Co chcecie, tylko tutaj chodzi mi o ten fakt tego porównania, że często ludzie po prostu są zdani sami na siebie, bo ten kościół to jest jedna z wielu kwestii, bo mnóstwo domów jest zniszczonych, jakieś mosty, drogi, jakieś muzea, mnóstwo tego się tam nazbierało, ale dążę do tego, że ludzie zaczęli pisać w komentarzach, że to na przykład zamiast wspierać i robić zrzutki na kościół, no, podczas gdy kościół pieniądze ma, to no, powinno się robić... I nie, kościół pieniądze ma, tylko kościół pieniądze ma. To nie mówimy, powiem to głupim tonem, bo to jest jakaś bujda, tylko kościół pieniądze ma. Kropka. Zrzutki na zwierzęta, bo te zwierzęta nie mają pieniędzy i okej, okay, no rozumiem, to w pewien sposób jest szlachetne. No tak, ale po co zwierzętom pieniądze, skoro zwierzęta nawet tymi pieniędzmi się nie potrafią posługiwać. Masz rację, Najka, plus jeden. Ja dążę do tego, że później sytuacja się rozwinęła bliżej w komentarzach, jeśli tak bardziej człowiek zagłębił to, że ludzie dają sobie radę, a zwierzę nie. I teraz, moi drodzy, no, dochodzimy tutaj do momentu, że nawet... A zwierzę nie, no nie no. Zajebiście. Widziałam taki filmik takiego pewnego pana, który wypowiadał się na temat tego, że Tusk przyjechał z pomocą do pewnego mężczyzny, przyjechały kamery, przyjechali ratownicy, no i że wielka akcja była pomocy temu jednemu człowiekowi. No. A później okazało się, że tak naprawdę to wszystko było robione tylko i wyłącznie do kamer, czyli do tłumu ludzi. To ja bym chciał zobaczyć ten reportaż. Bardzo chciałbym zobaczyć reportaż albo artykuł, cokolwiek to było. Ty się nie bój, co ja powiem, bo wiesz, że zawsze jak myślę inaczej, to mówię. Gdy nagle kamery przestały nagrywać, to cała ekipa ratowników i w ogóle wszyscy tam się zwinęli i ten pan tak naprawdę został sam ze sobą i po prostu bez pomocy. 1200 ludzi na czacie, słyszeliście o czymś takim? Nie wiem, o co tam dokładnie chodziło w tej historii, ja rozumiem, że wiele historii czasami ludzie... Obiło się o uszy, okej. Okay. Natomiast no tam ludzie jednak w komentarzach pisali... I że Tusk na koniec utopił tego faceta? Słyszeli coś podobnego, że oni często bardzo zauważają, że ludzie pomagają tylko i wyłącznie wtedy, kiedy obok są kamery i tak dalej. I ja zauważyłam, że teraz bardzo dużo ludzi właśnie mówi o tym, żeby pomagać, żeby wspierać zrzutki i tak dalej. Natomiast moi drodzy, my siebie też nie obwiniajmy za to, że na przykład ktoś z was nie ma wpłacić 500, bo na przykład sam żyje z miesiąca na miesiąc i po prostu nie jest w stanie komuś wspomóc właśnie pieniężnie, finansowo, jakieś zrzutki i tak dalej, ale moi drodzy, są też inne środki pomocy. Jeśli nie macie okazji czegoś kupić danej osobie albo po prostu być tam na miejscu i pomagać, to przecież można zawsze skupić się na tym, żeby wesprzeć słowem i po prostu, żeby wiedzieć, że ta osoba na was może liczyć. No jeśli nie znacie nikogo takiego w potrzebie, to moi drodzy, zawsze jest słowa nad tym wszystkim Pan Bóg. I ja to będę zawsze powtarzać, że Pan Bóg ma drogi tam, gdzie my ich nie widzimy. Pan Bóg odkrywa... Kurde, powiem wam jedną rzecz. Bo... Widziałem na przykład na Twitterze, że ludzie wstawiali kapliczkę, która się nie... Wszystko dookoła rozpierdolone. Natomiast kapliczka jakaś została uchroniona. Nic się z nią nie stało. I teraz tutaj mówi Najka, że zawsze pozostaje Bóg i tak dalej. I to jest pytanie, na które nie potrafię znaleźć odpowiedzi. I to jest pytanie, na które wydaje mi się, że wszyscy katolicy, nawet bardzo wierzący, mogą być teraz wkurwieni. To znaczy, jak można w takiej sytuacji mówić o Bogu? Że za nie zbadane są wyroki boskie, albo że Bóg tak chciał. Jak można w takiej sytuacji, jak ludzie tracą domy, jak ludzie patrzą, jak poziom wody jest kurwa coraz wyższy, jak można powiedzieć, że Bóg gdzieś tam jest, albo czuwa. Jak czuwa? No nie, to jest temat, który bardzo mnie tiltuje. I nie chcę się bardzo mocno uruchamiać. Natomiast
gdzie w tym wszystkim, że właśnie jest mówione, że miłosierny i tak dalej, gdzie w tym wszystkim jest miłosierdzie, jak ludzie płaczą, ponieważ cały dobytek im wywiało. Nie Bóg tak chciał, tylko teraz Bóg nas testuje. Czy wychodzi na to, że Bóg uchronił miejsca tego kultu, a nie swoich wyznawców? A propos zbiórek, kiedy live charytatywny? Nie wiem. Miał być. I się rozchorowałem. Te drogi przed nami i odkrywa je w momencie, kiedy my się za kogoś modlimy. Oczywiście wiecie, nie możemy padać tutaj taką skrajność, a że ktoś będzie jakby nic nie robił i w ogóle nie będzie wpłacał, nie będzie w ogóle wspierał słowem, w ogóle po co się modlić, no bo przecież po co, przecież Pan Bóg nie pomaga i tak dalej. No bo wchodzimy tutaj w taki moment destrukcji, że po co, na co i to wszystko. Lepiej się czujesz? Lepiej. Ja wolę w ogóle sobie siedzieć zamknięty w swoim świecie, bo nie możemy czegoś... Jeszcze nie jest 100%, jeszcze nie jest pełnia zdrowia. Tak jak w Neverwinter Nights, natomiast tak 75% jest okej. Okay. Jeśli ich Bóg pozwala na cierpienie jego wyznawców, to smutne, w jakiego okrutnego i samolubnego stwórcę wierzą. Powinniśmy pomagać innym ludziom w takiej możliwości. Nie bardzo lubię wyśmiewanie komentarzy do wiary. Masz prawo tego nie lubić, natomiast... Patinati, to... Skoro nie lubisz wyśmiewania czy komentarzy do wiary, to... To czemu Bóg na to pozwala? Że teraz jest ten moment, jak mówi się, niezbadane są wyroki boskie? Czy mówi się teraz, Bóg tak chciał? Czy mówi się teraz, dzięki Bogu? Czy Bóg nas testuje? No kurczę pieczone. Nie chcę. Ja wiem, że nie powinienem w ogóle wchodzić w taką dyskusję, bo nie. Bo ludzie gdzieś tam się też zaczynają irytować. Natomiast... Dokładnie. Ludzie, wszystko ma swoje granice. Na jaki nas stać i w jaki możemy. A propos wiary, rozmawiałem dzisiaj z kuzynką na temat powodzi. Ona, bardzo wierząca katoliczka, w pewnym momencie stwierdziła, nie martw się, Pan Bóg wie, kogo ma uchronić. Aha. Nie, no to zajebiście, nie? Tutaj jeszcze jedna ważna kwestia, co mnie bardzo przeraża wśród influencerów, że dużo influencerów nagle zaczęło właśnie pokazywać, jakie ogromne kwoty wpłacają na daną zrzutkę. I okej, okay, fajnie, bo motywują tym właśnie innych, tylko że zgadza się. Jest mnóstwo takich ludzi, którzy na co dzień właśnie pokazują, że mają na wszystko wywalone i tak dalej, i nagle przychodzi jakaś drama, a później jest coś takiego, że żeby się wybielić, no to się pokazuje zrzutkę i po prostu uchodzi się później za tego cudownego... Nie uchodzi się za cudownego. Ludzie obecnie myślą i w momencie, gdy ktoś w ten sposób działa, to jest od razu nazywany hajderem. I a propos zbiórek, nie zbiórek, to moi drodzy, jest zbiórka, pod ostatnim filmem została stworzona. Pierwszym celem było 500 zł, później było 1000 zł, teraz urosło to do 2000, więc jeśli ktoś chce, ma ochotę udostępnić albo wrzucić zeta przysłowiowego, to zapraszam serdecznie. Mężczyznę czy kobietę, który wpłaca ogromne ilości na daną zrzutkę. I moi drodzy, ja uważam, że tak my nie powinniśmy robić, bo my powinniśmy dobre uczynki czynić w ukryciu. Powinniśmy nie wiedzieć, co nasza lewa ręka czyni. Po prostu powinniśmy to robić wszystko w tajemnicy. I wiecie co, ja rozumiem, na przykład najbliższym o tym powiedzieć, ale ja wam powiem, ja na przykład sama czegoś takiego nie wyznaję, że ojku, wpłaciłabym tutaj 50 zł, tutaj 50 zł, na tą zrzutkę, na tą i będę robiła sobie screeny i bym wstawiała i wam to pokazywała. O, patrzcie, dzisiaj wpłaciłam na taką, a taką osobę. Patrzcie, dzisiaj wspomogłam takiego mężczyznę w potrzebie. Patrzcie, dzisiaj Azro tutaj sobie wsparłam tę kobietę i w takiej potrzebie. I ciągle byśmy mieli coś takiego, że ja bym tylko starała się wam udowodnić, jaka ja to jestem przedobra, jaka ja to jestem przefantastyczna i tak dalej. A moi drodzy, to naprawdę nie tędy droga, bo my mamy podobać się Panu Bogu, a nie ludziom. No ale jak się ludziom podobamy, to ludzie też chcą pomagać na przykład. Chcą robić gdzieś tam to samo, co my. To nie możemy? Nie możemy się podobać ludziom? Ja lubię się podobać ludziom, ale jestem grzesznikiem, więc... Natomiast ja wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób jest niewierzącymi, że wiele osób po prostu nie kieruje się wiarą chrześcijańską, że nie kierują się przykazaniami, albo na przykład tym, co jest po prostu w Piśmie Świętym napisane. Ja rozumiem, że każdy z nas ma inny sposób na bycie. Natomiast no, ja nie lubię czegoś takiego, że nawet jeśli ktoś nic nie... Po co wstawiasz miniaturki Wardęgi? Nie wstawiam. Z tą miniaturką to przegiłaś. Myślałem, że wchodzę do Wardęgi na live, niezły clickbait. Wierzy? Przepraszam. To, że chwali się na lewo i prawo tym, jak on potrafi rozdawać pieniądze, jaki on to jest hojny i tak dalej. I właśnie najgorsze jest to, gdy serio jest jakaś osoba u władzy i na siłę pokazuje, że ona tak naprawdę pomaga innym, że staje przed kamerami i powie, dzisiaj jesteśmy tu, a tu i tak dalej.
Łysy, podobasz mi się, masz do piekła bez wstydniku. Widziałam co też ty? Filmik Laluny, że gdzieś tam jest i przenosi no. właśnie worki z piaskiem, tak żeby to. Właśnie powódź nie zalała. I to było takie bardzo chamskie, bo tu ludzie pracują, a tu jakaś kamerzysta stoi i nagrywa tą osobę, która właśnie to było. Pracuje. No ja uważam, że jeśli ktoś z nas chce czynić dobre rzeczy, powinien to robić w ukryciu, powinien to robić właśnie dla tej osoby, która tego potrzebuje, żeby tylko ta osoba wiedziała. Albo na przykład miniaturka tego live'a to morda Wardęgi, jak nie wstawiasz? Napisałeś, po co wstawiasz miniaturki Wardęgi? Jakbym wstawił miniaturkę Wardęgi, to wziąłbym, skopiował od niego miniaturkę i wstawił jego miniaturkę. Wstawiłem jego zdjęcie jako miniaturkę, ponieważ tematem głównym jest jego obecna drama z Bogstelem. To mogę tak, czy nie mogę wtedy? Co, mamo, ja to jako miniaturkę lepiej powinien wstawić. Swojej? Na razie bez sensu. A tu nie macie, jadę do tej, a tej osobie pomóc. No bo to nie jest takie wychwalanie się i tak dalej. Natomiast jeśli coś się robi stricte na pokaz, wiedząc, że ludzie to będą zwracać no, uwagę, że ludzie nas za to pochwalą, nie tędy droga, moi drodzy. Majka to mówi. Mi, ja też bym tak mogła robić, ale naprawdę nie tędy droga. Tak samo wiecie co, no każdy pomaga według swoich możliwości. Jeśli ktoś nie ma szansy właśnie spłacić na zrzutkę, to może zrzutkę udostępnić, to też jest forma tak. pomocy. No. Albo zasugerować znajomych, patrz tutaj, słuchaj, może byśmy wsparli i tak dalej, może byśmy pomogli tej pani. Ale nie podoba mi się to, co teraz się dzieje w mediach, że ludzie wszystko robią na pokaz. Ludzie nic nie robią dla tego, żeby mieć piękne serce, żeby drugiej osobie pomóc. Oni tak naprawdę wszyscy czekają na to, aż sami będą coś... Ej, ale w ogóle co to, ona mówi, że ludzie, no to mówiąc ludzie, masz na myśli ogół ludzi, czyli w jakiś sposób większość. No to według mnie większość tak właśnie nie działa. Ci ludzie, którzy robią to tylko na pokaz, albo żeby tylko nachapać się jakiegoś fejmu, to jest znaczna mniejszość. To jest jakiś procent, ułamek, promil może nawet. Tego mieć. Był taki kiedyś bardzo fajny obrazek, że tu pomaga się biednym, jest taka osoba... Po pierwsze, czyniąc ludziom, czynimy Bogu, więc dlaczego nie motywować dla pomocy? A po drugie, takie pokazywanie, gdzie ile wpłacili, może być spowodowane tym, że chcą pokazać, że nie oszukali na zbiór. No tak, no to też. Bogata na tym obrazku, tu pomaga ta osoba biednym, a z drugiej strony robi fotkę temu, że pomaga tym biednym finansowo i właśnie jest tutaj ta ręka taka właśnie Sandra, tak dziękuję bardzo. Zmaszczona, ta ręka tej ubogiej osoby, że taka potargana bluzka była, a ta druga osoba taka bogata z tutaj ogromnym takim jakimś Rolexem i w ogóle i ten pokazany ten telefon, że to cyka zdjęcie. To jest teraz opis... To jest teraz opis, który wymyśliłem sobie właśnie na bieżąco w głowie, nie? Wielu influencerów. Mnie to po prostu bardzo przeraża. Wielu influencerów. To pokaż mi, nie wiem, no skoro jest wielu, no to bez problemu chyba 5 takich mogłabyś pokazać tak o. Tak od pstryknięcia palcem. Bardzo się skupiam, żeby dobre rzeczy robić w ukryciu, a nie na pokaz. Nie po to, żeby wam się tutaj przypodobać. Nie po to, żebyście pisali, o matko, ta Nike to jest jednak fantastyczna. A jak Kościół ma pomaga, to ksiądz ma być brudny i potargany? To już nie do mnie pytanie. Najka, ty to masz dobre serce. Nie, wy możecie sobie myśleć o mnie, co tam chcecie. Naprawdę i tak już wiele rzeczy na swój temat dobrze. Się dowiedziałam. Dobrze. Ja tylko tutaj do was przychodzę właśnie z tym, że nieważne jakimi ludźmi się otaczacie, nieważne gdzie pracujecie, do jakiej szkoły chodzicie, nieważne na jakie studia uczęszczacie, skupcie się na tym, żeby dobre uczynki robić po to, żeby podobać się Panu Bogu, a nie ludziom. I taki właśnie oto vlog. Niezbyt taki może i kolorystyczny, bo wiem jak ludzie teraz cierpią. Kolorystyczny? Ale no, mam nadzieję, że jakąkolwiek lekcję z tego wyciągniecie. Jak najbardziej. Ja moje komentowanie dzisiaj też nie było chyba kolorystyczne, co? Nie kojarzycie pewne historie z przeszłości. To po co teraz Nike mówi teraz o swoim pomaganiu, skoro powinna to robić w ukryciu? Nie wiem. Jak pomagaliśmy naszym przyjaciołom, jak ludzie, influencerzy udostępniali zrzutki. I bardzo fajnie, bo to była pomoc właśnie dla Ukrainy, ale moi drodzy, ja rozumiem komuś pomagać i wspierać, ale nie robić tego na pokaz. Bo uwierzcie mi, że można komuś naprawdę bardzo wiele pomóc i nic o tym nie pomóc. Ale przecież Nike sama wielokrotnie na swoich filmach mówiła, że pomaga, że tu wstawia jakieś tam, że wysyła na zrzutki, nie zrzutki. Mówiła tak. Baba, dziękuję, żeby nie rozpowszechniać tej informacji, żeby nie robić siebie... Matko, wiesz jaka ja jestem dobra, komu ja tam pomagałam? Tylko właśnie, żeby zrobić to i że to... Poczekaj, komu ja tam pomagałam? To poczekajcie, mam teraz takie coś ciekawego dla was. Wskazano za Pismo Święte. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie.
czyli ja, nie było czegoś takiego. Sprawa wygląda mówić. Zrobiła nie, ja jestem chętna, chyba pomóc każdemu. I zacznijmy, kochani, od tego, że ja prywatnie znam pana takiego z Ukrainy. On poręczył za mnie, że w życiu nie twierdzi, że jestem bardzo znaczy fundacja. O tak ze swojej. To była jedna osoba, która za mnie poręczyła. Druga osoba to był mężczyzna, tutaj nie chcę podawać dokładnie. Chodzi o jedną fundację, o takie jedno centrum, które właśnie też poręczyło za mnie. Oni właśnie też oglądają moją działalność w internecie i właśnie też wstawili się tam za mną ze swoim własnym podpisem, pieczątką całego tego centrum i tak dalej, bo to taka, no powiedzmy, fundacja. I teraz dalej, później były jeszcze dwie osoby, które za mnie poręczyły, też właśnie było wszystko na piśmie. I też wszystko byłam, dołączyłam do tych, do z Pismem Świętym, czy oczywiście minofilu, tak, dlatego co ja Pisma Świętego nie, czuję, jakbym teraz miała... Nie ma, ale tak, dowody, które wysłała, to screeny wszystkich zrzutek, które wspieram i udostępniam, chęć do pomocy poszkodowanym. Ale ona na swojej, ja pamiętam, że na swoich filmach kilka razy, ze 2-3 razy może widziałem screeny, wiele razy mówiła, natomiast kilka razy widziałem screeny, jak ona pokazuje faktycznie, że wpłaca jakieś tam właśnie 5 dych, 2 dych, 3 dych i tak dalej. O tym Pan Bóg wiedział, no bo my w taki siema, sposób zbieramy nagrody w niebie, a jak to tam? Jest dużo ważniejsze niż nagrody w niebie. Koszmarna duszyczka, dziękuję. Moi drodzy, to tyle. Jak tam, dziękuję mistrzu? Wam serdecznie wszystkim za jakiekolwiek wsparcie, dziękuję za to, że jesteście, za miłe komentarze. Ja też dziękuję. I to w sumie tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Buziaki Wam przesyłam. O, te buziaki to nie wiem, czy to przypadkiem jest grzech jakiś.